Cześć, siemanko, witam na wszystkich bardzo serdecznie z strony Xemcio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście The Binding of Isaac. No i tak naprawdę zastanawiam się, kim bym chciał zagrać, więc polecimy dzisiaj losowo. Mam nadzieję, że tylko nie dostanę jakiejś beznadziejnej. Coś takiego fajnego bym poprosił, typu Lazarus. Może być, szczerze powiedziawszy. Mamy wszystko na Lazarusie odblokowane. Chyba tak, okej, to przy okazji dostaliście już ode mnie Sida. No i zobaczymy, jak szybko nam się uda dzisiaj, bo ostatnio zauważyłem, że te podejścia dość w miarę szybkie nam wychodzą i to w sumie nie jest takie złe, bo ja wtedy tak naprawdę mogę więcej ponagrywać. Mam teraz nawet chyba kilka odcinków na zapas nagranych, więc jest to całkiem spoczko, muszę przyznać. Gdybym tylko nie dostawał takich głupich obrażeń, to by było naprawdę spoczko, tym bardziej. Ja już dostałem raz w łeb, jeszcze tutaj ten pajączek, dobra. Tu nic nie ma, czyli tak, musimy znaleźć na szybkości treasure room, pośpieszyć się na walkę z bossem i fajnie by było, jakbyśmy się wyrobili takie pół godzinki, to by było naprawdę spoko i ja się na to postaram przy okazji załatwiając sobie wszystko, czyli tak naprawdę boss rusha, kasza, jeśli by nam się udało, to by było naprawdę kozak, ale mówię, zobaczymy jak nam pójdzie tak naprawdę podejście, bo ostatnio naprawdę mamy dobre podejścia, no, przynajmniej te, które trafiają na kanał, jak to się mówi, bo niektóre są na tyle beznadziejne, że o, tego się nawet oglądać nie da. Przydałby mi się teraz przedmiot aktywny jakiś, taki z jednym ładunkiem, ten zawsze mógł na walce z bossem odpalać. I wtedy tak naprawdę miałbym bonus do statystyka, to by naprawdę fajnie działało. Dobra, szkoda, żeście się rozbili chopeczki, bo inaczej bym miał dużo łatwiej. Tu mamy co? Lilhound, okej, to jest bardzo fajne, bo będzie atakować i jeszcze przerażać nam przeciwników, więc to jest dobra rzecz. Bierz go, Lilhuncie. Do sklepu nie wchodzę, bomby nie mam, więc też mnie to tam nie interesuje. Dobrze by było fajnie szybko się ich tutaj popozbywać. I mam nadzieję też, że na górze od razu będzie walka z bossem, bo to by tak fest ułatwiło. No i takie pytanie do was, czy chcielibyście, żebym dalej kontynuował tą serię Cat Goes Fishing? Bo mam ochotę sobie tak ostatnio w to pograć. Tylko zastanawiam się, czy wy byście w ogóle to oglądali. Cat Goes Fishing lub... jak to się nazywało? Neon Abyss. Jedno z tych dwóch, żeby zrobić z tego taką drugą serię, tak zwaną. No raczej Cat Goes Fishing, to jakbym miał nagrywać, to była taka seria for fun. Ale zobaczymy. Jezu, gdzie jest mój duszek? Halo, Lilhound. Aha. Jezu, tu ja miałem schiza, bierz go. Zadajesz mega dobre obrażenia w niego, więc to jest tam plus. Tylko mi go nie przerażaj, bo będzie problem i on sam się załatwił tak naprawdę. Okej, 3 gold hearty. One heart container. No ale mnie przydusiło teraz. To jest akurat spoko, bo teraz tak, na Devil Deala. Zanim bym robił Devil Deala, to na pewno bym dostał specjalnie parę razy w dziób. Tylko po to, żeby te pieniążki dostać. I szkoda tylko, że nie dostałem żadnego Soul Hearta, bo to by mi bez ułatwiło te moje szanse na Devil Deala. Chciałbym jednak je powykonywać trochę z tego względu. Jesus, ale mnie dusi. Żeby mi to po prostu ułatwiło podejście troszkę. Nie mam żadnego klucza, prawda? No właśnie, bez klucza. Nie, mam klucz. Dobra, mam jeden klucz i jedną bombę, więc w sumie nie ma tragedii. Tu nic nie ma, czyli że zupełnie źle poszedł. Nie mam Soul Hearta, więc tam się na razie do pokoju nie pakuje. A jak widać, to na razie całkiem spokojnie, tylko mógłbyś mi ich nie przerażać tak, żeby ode mnie nie uciekali. O, Jezus Maria, już widziałem swoją śmierć w tym momencie, znaczy śmierć. Pozbycie się Devil Deala tak naprawdę. Bierz go, duszku. Będę bardzo wdzięczny, jak go od nas odsuniesz. Jeszcze ktoś został w tym pokoju? Duża wersja. Bierz go. Od niego też bym dostał całe serduszko obrażeń, więc... Dobrze by było, jakbyś ty się go pozbył. Teraz tak, co my tu mamy? One Age Larger. Brand Till the End. No to ani jedno, ani drugie mi jakoś nie ułatwiło podejścia, no nic. Jest Treasure Room, dobra. Jak jest Treasure Room, to już jest spoczko. To nic w Treasure Roomie, coś dobrego. Poza tym, że przeciwników mi tutaj zrespiło. Ale są jeszcze Soul Hearty, tylko... Jak ja mam to podnieść bez dostania obrażeń, ja się pytam. Czy to graniczysz z cudem teraz, żebym ja to podniósł i nie zebrał w dziób? Hop. Ustaw się dobrze. Nie. Hop. No i pozbyłem się moich szans. Wiedziałem, że to się tak skończy. To się musiało tak skończyć po prostu. Te coiny ja chcę. Troszkę do góry. Hop. O, dobra. Szkoda, straciłem właśnie szansę na Devil Deala i to jest dość bolesne. Miałem nadzieję, że szybciej wejdą te Soul Hearty niż dostanę obrażenia od kolców. No ale wyszło jak wyszło. Nic na to już nie poradzimy. Dobrze by było jeszcze raz, jak dostanę obrażenia, to ja stracę te serduszka, więc nie bardzo mnie to kusi.
To jest w miarę spoko pokój. Szczególnie, że jest ognisko na środku, więc mogę od razu tu przejść. Bombę przygarnę na pewno i czy tutaj będzie już walka z bossem? Tak, jest kamień z X-em, to od razu go też wysadzam. Klucz i soul heart. No to bombon jest. Mamy 4 soul hearty, 4 czerwone serduszka i little porna jako przeciwnika. I to jeszcze nie czempionowego, więc jest naprawdę dobrze. Masz bombę. Drani jeden, idź po tą bombę. Przytulisz ją. Powiedz mi, przytulisz tą bombę. A ty drani jeden, bierz go Lil. No, bierz go Lil Han. Masz go wyłapać. No, łap go, łap go, łap go. Dobrze. Kuleczka się przeraziła, więc to jest akurat plus. A Lil Han na niego nie za bardzo podziała. Z tego względu... O, dobra, sam się wysadziłeś. Z tego względu, że po prostu on mi znika i ja na razie HP ja panie biorę. Biorę na pewno to. Biorę na pewno drugi przedmiot? Nie, na razie go nie muszę wziąć. Tego HP ja sobie weźmiemy. Moglibyśmy jeszcze iść do sklepu na tym piętrze. Jest tylko jeden szlak, więc przypuszczam, że... No na 100% jest tam po lewej, a liczyłbym jednak na jakiś fajny przedmiot. Jest bardzo, no w sumie, mega łatwo do tego sklepu było dojść. Coś ciekawego? Soulheart spoko. O, obieraczka za 1. I to jest dobre. To jest dobre, mi to pasuje, szczerze powiedziawszy. Dostałem coina jeszcze, więc tym bardziej. Dobra, zbijmy się może, co? Zbijmy się raz, ale żeśmy coinów dostali teraz. Dawaj mi tego soulhearta. Latarki raczej nie chcę. A, podniosłem ją. No to trochę do żyć. Nie chciałem jej podnosić, mimo wszystko, bo nie bardzo mi się podoba ten efekt spowalniania, co ona daje. Ze względu, że wiecie, że raczej się od przeciwników odsuwa, a nie biegnie w nich na klatę po prostu. No ale dobra, mamy wszystko. Mam 4 czerwone serduszka, więc... Pytanie teraz, czy ja chcę iść pod Angel Roomy czy Devil Deep? Raczej bym chyba poszedł jednak mimo wszystko pod Angel Roomy. I trzeba by też delikatnie przyspieszyć. Fakt, obieraczka mi jeszcze dodaje obrażeń, to jest mega plus. Nope. Ale czy my jesteśmy w stanie ją tak dobrze wykorzystać? Ja bym chciał ten kamień z X-em. Boom. Skrzynka. Okej, okay, otworzę cię. No właśnie, z tego powodu nie lubię tej latarki. Patrzcie, jak ona beznadziejnie spowalnia. Jaki piękny pokój. Ale ja nie mam tylu kluczy i dopóki nie będę miał przynajmniej 5 kluczy, to ja się tam nie pakuję. Nie ma szans. Nie wiem też, czy chciałbym mimo wszystko odpalić sobie tego Super Meat Boya, bo mógłbym to zrobić. Ale nie mam aż tak dużej ilości serduszek, żeby sobie tak ryzykować w sumie. Dobra, chodź tu ziomuś. Powolniliśmy cię. Znajdźmy może najpierw Treasure Room. A potem będziemy się zastanawiać nad innymi rzeczami. Dobra, hop, leży. Kolejny raz. Też leży, super. Kolejny klucz, to już mnie w miarę zadowala. Mówię, zobaczymy co będzie w Devil Dealu na tym piętrze. Jak będą śmieci, to od następnego piętra lecimy pod Angel Roomy. Fajnie by było jeszcze Gold Hera dostać, to wtedy miałbym gwarantowane Angel Roomy i naprawdę wtedy podejście mogłoby być sztos. Ale to już zobaczymy, co mi tak naprawdę gra zaoferuje. Tutaj piguły na razie nie podnoszę, to jest pokój, w którym raczej nic nie jestem w stanie osiągnąć. Świetnie. Szkoda, szkoda, bo nie mam opcji nawet tam wejść. A część przemiany w Conjoina to ja bym mimo wszystko przygarnął. Cześć. Dobra, to spowalnianie naprawdę będzie trochę upierdliwe, że tak to ujmę. Ale nic na to nie poradzimy. Prawie dostałem obrażenia na łeb. Co my tu mamy? Klucz za 5. Dobra, to ja ten klucz biorę mimo wszystko. Ciebie wysadzam, zwiększymy sobie szansę. Nie walczymy tutaj z nimi. Lecimy dalej. Ciebie się szybko będzie fajnie pozbyć. O, właśnie o tym mówię. Teraz tak, kolejny klucz. Dobra, mamy 2 klucze. Tu nie ma nic ciekawego dla mnie. Szkoda. Żadnych mi tutaj kościków proszę dawać. Żadnych kościków. Będę wdzięczny. Wiedziałem, że to się stanie. Jakby się to nie stało, to on by nie był sobą, no nie? Dobra, kolejna bomba. Mamy dużo bomb, ale kluczy mi brakuje, żeby do tamtego pokoju wejść. Więc przydałoby się trochę poprawić. No, nope, 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 nope. Dawaj go. On nie doszczeli do mnie, prawda? A jednak doszczeli. Paniaczek jeden. Dobra, kolejnego klucza nie dostałem. Szkoda, Big Porn mi krzywdy raczej nie powinien zrobić. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. Tu się pojawiasz, okej. Okay. Będziemy cię slowować, ale chyba slow na ciebie nie działa od latarki, prawda? Tak przynajmniej to mniej więcej wygląda. Jak tam obrażenia? Mam 6 punktów obrażeń, więc z obrażeniami jakiejś tragedii dużej nie mamy, bo... Fakt faktem, dodaje nam Dipsum samo to, że właśnie zraniliśmy się szkrobaczką do ziemniaków, no nie?
Nie jestem pewny, ile dokładnie daje. Zaraz sobie sprawdzimy w sumie, ile ono daje. Ale wydaje mi się, że 0,2 za każde serduszko, prawda? Więc jakby nam się w miarę udało nazbierać HP upu, bo tutaj Drake'a pod HP upy zrobić, to my byśmy mogli mieć naprawdę armię midboi wtedy. Zawsze chciałem zrobić tak z 20 midboi. To by było naprawdę spoczko wtedy. Nie, zabieraj mnie to. Dobra, ty tam się pojawiłeś. Kolejne kulki wypuścisz, prawda? Ale bez takich mnie tu hopie, bo nie będę mógł się dostać tam do skrzyneczki. Sam się wysadziłeś. Damage up, HP up. No to w takim wypadku ja ciebie biorę. Dwa razy się możemy zranić. Zwiększyło nam to o 0,2 za każdym razem obrażenia. W sumie to tak naprawdę... Mógłbym się jeszcze raz. Tylko po to, żeby on się zwiększył. Co, mamy dwa klucze, to nie opłaca nam się tam iść. Bez sensu by to było tak naprawdę, więc dobra. Lecimy na następne piętro, tam będziemy mieli większe szanse na Devil Deal. Pewnie koło 67%, jakoś tak powinno to być. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czy ja mam w 120 FPS-ach nagrywanie? Tak. Ze względu na te lagi ostatnio, teraz odpalam tu w 120 FPS-ach, potem i tak mi się to konwertuje. O, co ty mi tu za jakieś płomyczki puszczasz, ty draniu najgorszy, ty? Hopie, nie wolno. Gdzie jesteś? Zabieraj te płomyki. Bateria mi niepotrzebna, szkoda. Jakby skrobaczka miała coś w stylu na przykład, że potrzebuje ileś tam ładunków, albo by albo twojego zdrowia, to wtedy by ten przedmiot był naprawdę kozak. A tak to wiecie, no fajnie, że mamy tego Super Meat Boya teraz. On zadaje całkiem spoko obrażenia, ale jest sam w sobie dość mocno popsuty. Serduszko, nie, tutaj mamy... O! To jest dobry przedmiot, ja powalczę zdecydowanie o to. Epa! Nope. Slowujemy go. To nie będzie w stanie nam nic zrobić, prawda? A, jednak był! Jednak był w stanie nas zranić dwa razy. Ja to też chcę. Midboy, bierz go! O tym właśnie mówię. Żebyśmy mieli kilku, a oni mają chyba jakoś obrażenia bardzo podobne do nas, prawda? Jakbyśmy mieli kilka midboyów, to one by naprawdę fajne obrażenia zadawały, bo w tym momencie to on coś tak słabo się go trzyma. Widzicie, takie dość beznadziejne obrażenia zadaje, a ja beznadziejnie dostaję w twarz. Niedobrze. A dostałem bombę tylko. To średnio bym powiedział. Dobrze, nie pozbawiłem się wszystkich serduszek, bo miałbym problem. Agalas, destroy all rocks. To nie było dobre zagranie, muszę przyznać. To nie było dobre zagranie. Ale jakbyśmy poszli pod familiary, to by naprawdę śmiesznie działało. Tu nie ma nic. Tu, no... Aż się prosi o Secret Room. Aż się o niego prosiło. Jeszcze statua aniołka. Ej, to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre, że to jest statua. Otwórzmy sobie to. The Hermit tutaj mamy, więc możemy teraz tak. Wysadzić sobie wszystkie ogniska. Z nadzieją na jakąś fajną ilość soul heartów. Dwa soul hearty z 8 ognisk. To taki średni wynik. Ale dobra, lejemy aniołka. Cześć aniołku. Mamy tu The Fool, więc całkiem spoko. Nie chciałbym kart wymieniać teraz. Boli mnie to, że... Dobra, on się wisi na tym aniołku. To jest na przykład spoko. Bo zadajecie mu oboje tak naprawdę teraz obrażenia, więc... No, au! Nie wolno! Zapominam, jak ty strzelasz, ty draniu najgorszy. Weź, ja się pozbędę aniołka, a ty bij tego aniołka. No to trochę źle to zabrzmiało. Dobra, pozbądźmy się tych 2 miliardów beznadziejnych. Ja wam dam mnie bić w twarz tak bezczelnie, kurde blaszka. I ja nie dostałem klucza od ciebie? To ta walka była beznadziejna, niepotrzebna. Ja myślałem, że klucz dostanę. Oszukało mnie. No i tutaj to Outbreak zrobił robotę. Dawaj ich. O, dobrze, wszyscy wymrą od tego. Poszli falą, tam jest treasure room na dole, to idziemy od razu. Proszę w treasure roomie o coś fajnego. To nie jest nic fajnego. Zdecydowanie nie. Więc co nam zostało? Walka z bossem tylko na tym piętrze i będziemy tak naprawdę w miarę ustawieni. Muzyka trochę cicho mi się wydaje, że gra, ale tutaj to właśnie przez to, że na tych piętrach ona tak różnie reaguje. Weź go tam, Dorwi. No, bij go. Mocniej, dziękuję. Teraz tak, ciebie się jeszcze podbędziemy. Skrzyneczkę otwieram na pewno. 25% szans. O, to ty jednak dajesz mi statystyki.
To ja rozumiem, że ty jednak dajesz. W takim wypadku to ty jesteś dobrym przedmiotem w połączeniu ze szkrobaczką. Rzeczywiście, nie zwróciłem nawet uwagi, że to mi dodało jednak. Wydawało mi się, że nie daje. A tu widzicie, taki bajer, że jednak. Dobra, do sklepu mogę wejść. Monetka. Kolejna monetka. Ciebie wysadzę. Dałeś mi kolejne dwie. Ja za to sobie kupię Solharta, bo mi się w miarę przyda. I teraz... O, shit. To jest zły pokój. Przez tego slowa ja dostałem tutaj tyle obrażeń. Nie oszukało mnie, bo mi slowowało te tirsy. Tak to bym normalnie mógł za tym pobiec. A tu mnie na tyle oszukało, że nie mogłem. Co to jest za piguła? Burp. Co tu było? Friends till the end. Dobra, możemy użyć. To co, lecimy na walkę z bossem, bo tutaj już tak naprawdę nic więcej do roboty nie mam. Super Meat Boy, bierz go. Bierz go, Meat Boy. O, perfekt, perfekt. Ja teraz mogę... No chyba sobie żartuję, że... Zdjąłeś z niego fokus. Nie żartuj się ze mnie, hopie, hopie. Otwieraj to oko. Otwieraj to oko. Leży, dobra. HP upa, czy ja chcę? Weźmy ten HP up. Idziemy tu jeszcze na Devil D. Mamy jedno dodatkowe życie, wiecie o tym, nie? I tak sobie mogę Meat Boya dorobić. Mogę wziąć to. Piercing Tear after the name Tear dal double damage. Ale to chyba z Brimstone'em nie działa właśnie, nie? Więc nie bierzemy tego. No i co? Lecimy na następne piętro. I spoko wyszło, naprawdę wyszło spoko. Mamy tylko dwa serduszka, ale... Mamy jeszcze odrodzenie, więc to nas aż tak bardzo nie boli. To jest dobry pokój, gdybym miał bomby. Ale ja niestety nie mam bomb. Dobra, mamy naprawdę dobre blitz. To, że Brimstone'a mamy, to naprawdę nam teraz robotę ustawia. Te podejście się obraca o 180 stopni. Do góry. Dobry. Jeszcze Outbreak, który wchodzi. Coś pięknego. Z tobą akurat nie lubię nigdy walczyć. Co mi za pigułę dałeś? Tears up. O, no i to jest dobra piguła. Ty, to ja ci dziękuję. To opłacało się z tobą powalczyć. Rzeczywiście byłeś dobrym przeciwnikiem. Dziękuję ci za to. Dobra, leży. Tu mamy The High Priestess. Nie przyda mi się. Wolę mieć The Full. Bo jak se pójdę na walkę z bossem, to wtedy będę miał tak naprawdę zabezpieczenie, żeby... Znaczy walkę z bossem. Na bossa. O ile zdążę. To będę miał opcję, żeby z niego wyjść, prawda? Dobra, idziemy do góry. Mamy od razu Treasure Room. Spoczko. W Treasure Roomie... Bloody Lust. Okej, może być. To jest dobre. Jak będziemy dostawać obrażenia, to nam będzie dawać Lipsa, więc... Nie, żebym miał dużo serduszek, żeby sobie pozwolić na dostawanie obrażeń. No, ale wiecie, o co chodzi. Cześć. Nie, no naprawdę, Brimstone to w tym robocie, w tym momencie... Taką robotę nam robi, że to jest masakra jakaś. Idealny pokój. Idealny pokój dla mnie. Jezu, ile pieniążków. Dawaj mnie tego Solharta. Zbądźmy się tego. No, jeszcze raz. O ile mamy coinów? Mamy dość coinów, żeby tak naprawdę móc się tutaj jeszcze pobawić. Dawaj, rolnij mi to. Diplopia. Bardzo kuszące. Szczególnie, że już się raczej nie będziemy zbijać. Więc ja tą diplopię wezmę. Wezmę sobie jeszcze serduszko. Szkrobaczkę do ziemniaczków już zostawiamy. Z Diplopią idziemy na walkę z bossem. O tak, tak, byczki. Tak to trzeba zrobić. I w zależności od tego, co dostajemy. Ja od razu teraz będę szedł na Angel Roomy. Więc jakbyśmy dostali coś naprawdę w kozak, na przykład 4 itemki czy coś, to by to naprawdę się opłaciło, no nie? Czekajcie, bo mnie nosek spędzi i to jest naprawdę jakaś tragedia. Zawsze mnie nosek spędzi, jak mamy dobre podejście. Muszę o tym pamiętać, że gdy nosek swędzi, podejście będzie dobre. Oj, tak, tak. No, ląduj. Nie na mnie wystąpię. O, dobrze. Nie no, troszkę obrażeń by się jeszcze przydało poprawić, ale tak, to jest naprawdę kozak. Dawaj mi. Nic. Dobra, to co? Tutaj już mamy wszystko, więc lecimy na następne piętro. Na boss rushu, jeśli będzie dużo przedmiotów, to ja mogę podnieść wszystkie. Jeśli tylko diplopię będę miał w kapsie, nie?
Na szczęście przemiany w Bookworma, ale ja podziękuję. To nie jest coś, co by mi sprawiło tak naprawdę udane podejście. I co by w to? Idź, co by w te kolce, hopie. Dobra, dalej nie dostałem tak naprawdę dużej ilości serduszek, co mnie dosyć bardzo boli. Ale nie, żebym narzekał jakoś. No patrz, jakie mam przedmioty w sumie. Invincibility, nie, ja wolę The Full. Zdecydowanie to jest moment, w którym ja wolę mieć The Full w kapsie. Secret Room nam jeszcze odkrył, Omega. Z tym sailami dasz? Nie, monetki. W sumie aż takiej tragedii nie ma. Tu jest Gaming Room, wejdźmy sobie do niego. Nie opłaca mi się na was pograć, mogę was co najwyżej wysadzić. I na tobie sobie zagram. Pająka mi dość. Training Seat. Fire Creep Last Twice. Nie, to jest... To nie chcę. Outbreak ładnie wytępia teraz. Co tu mamy na prawo? Na razie, kurde, no powiem wam, że jakbym miał mieć takie speedruny z takim zestawem przedmiotów, to ja bym był... zadowolony. Nie skacz. Dobra, bombę przygarnę. Tutaj do sklepu wejdziemy. W sklepie jest blank. Idę aj. Nie no, zdecydowanie wolę to. Ja już mogę powalczyć nawet na tym boss rush. Chociaż patrzę na czas. I ja chyba na ten boss rush się nie wyrobię, wiecie. Chyba się na niego nie wyrobimy. Tak tylko zauważam. Dobra, do góry. Zły pokój. O, wiedziałem, że dostanę obrażenia w tym pokoju. Jakbym tutaj nie dostał dipsów, to by była jakaś masakra, a mnie ten nosek swędzi jak diabli. Mój nos wyczuwa, że będzie dobrze. Oj, wyczuwa to. Dobra, teraz tak. Nie byliśmy jeszcze w treasure roomie na tym piętrze, więc przed walką z bossem już i tak byśmy boss rusha nie dostali. Więc idziemy znaleźć sobie na szybkości treasure room. Ale mnie nosek swędzi, naprawdę, to jest jakaś masakra. Aż mi się ciężko gada, kurde. Naprawdę, do życi się gada w momencie, gdy cię nosek spędzi, nie? Nope. Dobra, noc. Hop. O, uniknąłeś. Ty, cwaniaku, ty. Dawaj tu. Brimstone na twarz i za ojczyzny. Co mi dasz? Nic. Tu widzę, że też śmietnisko. Ale dobrze, że Outbreak wleciał, bo on jeszcze zatruwa mimo wszystko, więc to jest naprawdę... dobrze działający przedmiot w tym momencie. On fajnie, on naprawdę potrafi fajnie takie chmary mobków wybić. Wiecie, co to znaczy, prawda? Czy ja będę miał teraz... O, czyściciela pokoi. Ale będzie zamiatać. Ale będzie zamiatać. Jezus, czy to jest ich sześć? Sześć. Sześć brimstone'ów mamy. Ja już wiem, czemu nosek mnie swędział. Miał powody. On to czuł. Mój nosek to wyczuł. Dobra, walka z bossem, cześć mamo. Prawie że na raz. Idziemy do Angel Roomu. Tu sobie bombę podstawimy. Dawaj mi tego Solarta. A w Angel Roomie... zdrowie. No dobra. To podnosimy sobie, te dwa serduszka mnie nie bolą. Zróbmy tak. Zmiećmy go po prostu jak... jak z jakiegoś ducha po prostu. Klucz sobie zabiorę. No i lecimy na następne piętro. Nie, na Void w tym momencie nie idę. Nie ma bata. Ja bym wiem, że moglibyśmy sobie tam dać radę. Ale nie, jest za wcześnie jeszcze. Bierz go, duszku. Zanim mi się to naładuje, to miną lata, nie? To jest jedyny mi... Nie no, oczywiście, że biorę. Jakbym śmiał nie wziąć, to byłby grzech nie wziąć tego. O, nie, ale dalej mam za małe obrażenia, bo nie spływa na raz. Cześć. O, nie naładowałem. Mój błąd.
Ale ty spływasz na raz. Czym bliżej podchodzisz, tym większe lipsy dostają. Czy chcę to dać z shardem zmienić? Czy może wziąć sobie jeszcze? Nie. To jest za mało przedmiotów, żeby to rolować. Raz. Weź go tam, Super Meat Boy, no. Jest dobrze, jeszcze jakbyśmy mieli jakieś Jest dobrze, teraz odbijane tirsy jeszcze dostali. Czy co tu by się działo? Jak to by się odbijało od ściany jeszcze? Oho, Jezu, jaka to by była moc. To by była moc nie z tego świata po prostu. Cześć. Pa. Baterii nie potrzebuję. Ty? Nie, no to kozak podejście jest. Ażbym poszedł jednak pod... pod tego, jak to się nazywa, pod Devil Deala, żeby tych czerwonych serc się pozbyć tak po prostu, nie? Bo one mi są w ogóle niepotrzebne. Ale w Angel Roomach mogę dostać jednak mimo wszystko jeszcze coś, co by dało mi naprowadzanie. A w Devil Deala już nie. Więc może jednak Devil Deale będą trochę lepszym wyjściem. Nie Devil Deale, tylko Angel Roomy. Plus przydałby mi się jeszcze ten klucz, no nie? Wybijmy to. Przeżył. Ja mam lepszego Brimstone'a. Ty masz cztery strony świata. Ja mam ich 6 po prostu. Dobra, tutaj nie ma już żadnych tak naprawdę, jak to się nazywa, treasure roomów, więc możemy na lajcie się z nimi bić. Jeszcze jeden został? Nie, tam nie było przejścia, więc tylko 3 to trochę tak niesymetrycznie. O Jezus Maria, się dostał. Na prawo, co? Pozbądźmy się jednej strony. Bierzcie ich. No bierz go, zatłucz go. No bo nie chcę Brimstone'a puszczać. Siop, machło se raz. Powybijaj tak, żeby nie dostał obrażeń. Jest walka z bossem, idziemy na nim od razu. Opie, przeżyłeś. Nie wierzę w to. Dobry jesteś. Przeżyłeś mojego potężnego Brimstone'a. O. Nie no, spoko, wezmę to. Idziemy do Angel Roomu, nie? Beznadziejny przedmiot. Biblia. Szczerze bym ją przerolował, ale weźmiemy ją. Weźmy bombę. Pozbądźmy się go na szybkości. Na blisko, żeby więcej brimstone'ów na twarzy leciało. Drugi klucz, dziękuję. I czekajcie, dajcie mi teraz chwilkę, może chwilę przystopować. Naprawdę, tak mnie w nosku kręciło, że to jakaś masakra. O, teraz od razu lepiej. Czy ja chcę tutaj ogniska powysadzać? W sumie to tak. Liczę, że mi zdropią solharty. No jeszcze jeden, bo tak... No dobra, jeden solhard za 4 bomby. No nie powiedziałbym, żeby to było worth it, ale niech będzie. Zostało mi jedno pięterko. Jaki czas? 28 minut. No to... To nie jest najlepszy czas. Ale to najgorszy też się nie zaliczę. Nie unikaj mi mojego brimstone'a. Idziemy prosto po walkę. Tam nie ma nic. Darkbam, bierz to. Daj mi serduszko. Dziękuję ci, mój ty mały przyjacielu. Ale tam też leżało serce i je pominąłeś. Drań jeden. 22% szans na odrodzenie jako Blue Bebe. Chcę. O, wydranie. Krzyżowy mnie wzięli. Ja to na cały pokój mam zasięg, nie? Dosłownie na cały pokój ich zmiotło. Puściłem Brimstone'a niestety za wcześnie. Dawaj go. Weź go tam wybij. O. To jest spoko, bo bym mógł częściej używać, ale bomba mi na ten moment nie jest aż tak bardzo potrzebna. A tu mamy... Mamy. Wybijecie ją? Proszę. Jeszcze spadnie pewnie nie jedna. Albo tylko dwie. No to też tak... Dziwnie, że się pospadała mamuśka. Co tutaj mamy? O, no ciebie tutaj nie chciałem spotkać, chyba że mi dasz... Solharta dostałem, tak dobra, to mi się zwróciło? Tak, zwróciło mi się. Jeszcze mam Bloodlusta, więc dostaję dipsa większego w momencie, gdy dostaję obrażenia, więc... jest dobrze. Co my teraz tutaj mamy? Tu chciałem wysadzić, prawda? Dawaj mi tego Solharta. No i szukamy dalej. Tam do góry nie mogę wejść, nie ma opcji, a jest duży pokój, więc z chęcią bym tam wlazł. Ale musimy mimo wszystko znaleźć szybko tą walkę. Latają, więc będą podzielnicami. Trochę tirsy bym musiał poprawić za quest. Bo na razie to tirsy nie mamy to dobre.
fakt. Jak strzelimy, to zabijemy, no nie? Ale tak czy siak przydałoby się trochę poprawić. Co to, piny będą? Cześć, pin. Zrób to jeszcze raz. Albo po prostu się wystaw. Jednostek dwóch. Co to za karta? The Fool. Nie, The Fool nie chcę. Ja mam dać Sharda, który jest ze mną. Zły pokój. Tam jest złota kupa, która mi się na nic tak naprawdę przyda. Ale podniosę to ze względu na punkciki, prawda? Jedyna droga jest tędy. Jedyna prawilna droga. Dawaj go, do końca. No. Dziękuję. To jest łatwy pokój. Nie no, z taką falą brimstone'ów to każdy pokój jest łatwy, tu się nie ma co ukrywać. O, tu jest ciekawe. Ty droniu jeden, jak śmiałeś mnie trafić. Co my tu mamy? Reroll all Piedarstan items. Czyli w sumie nic nie roluj, nie? Wow. Widziałem, jak już próbował. Darkbam, serduszko. Dobry Darkbamek. Dawać. Nie no, z tymi obrażeniami. No, obrażenia jakbyśmy troszkę je poprawili. Naprawdę byśmy one-shotowali wszystko, co spotkamy na drodze. Też nie mówię, że mamy one-shotujemy i tak. Używałem w Biblii. To jest to, że mama robiła wszystko, żeby pomóc i tak dalej. Ja chyba w sumie pójdę na tego hasza. Nie pomóc tylko, żeby się nas pozbyć, niby na Boga. A Biblia na nią działa, to znaczy, że to chyba nie był Bóg. Dobra, co my tu mamy? Eden's Blessing. Przygarnę. Ciebie wysadzę. Ciebie wysadzę. Otwórz. Znaczy otwórz, podnieś. Otwórz. Pająki mi nie kuszą, tu się skrzynka od razu zepsuła. Tu jest kamień z X-em, więc na pewno chcę. Dawajmy solarta. Teraz tak, bo musimy rozłożyć dobrze. Splash damage z tym działa. Chyba nie ma to synergii. Więc rolnijmy se. Dalej nie. Rainbow effect. Homing tears. Zdecydowanie. A to przerolujemy. Nie. Podwójne obrażenia dla bossów. Też nie. Blank card z Dice Shardem. O. Boomerang efekt dla Brimstone'a. Jak to będzie działać teraz? Tylko jeden, więc w sumie spoko. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj jest? Stop, nie dawaj, nie rzucaj. Chodź tu i tu wyrzuć. Nie wyrzuć. O, ty oszukałeś mnie. Miałeś mi wyrzucić. Dobra, dawaj go Brimstone. Oho. Jak to śmiesznie działa, jak to się wszystkie przyklejają do niego, nie? Nie mam jakichś super dużych tipsów, ale jest i tak naprawdę szkoda. Chodź, wychyl łapka. Wychyl łapka, dobre obrażenia dostajesz. Jeszcze te tirsy wszystkie slowa dostają od ciebie, więc to jest naprawdę też fajne. W sumie to nie jest takie dobre, że one dostają slowa, bo ograniczące bardzo możliwość poruszania się. Dawaj go tym. Powinienem strzelać cały czas, bo przecież moje tipsy i tak się przyklejają do niego. Nawet jeśli nie wszystkie, to i tak naprawdę ułatwia. Tylko, że ja nic nie widzę w momencie, jak to puszczam. To jest trochę niefajne. Dobra, schował łebka już, więc jest okej. Okay. Jeśli hasza zabijemy w ciągu 2 minut, to będzie naprawdę dobrze. Wychyć. Jak wypuścisz mi swoich familiarów, to i tak nie będę narzekać. A ja w sumie nie musiałem nawet czekać, żeby te soul hearty mi rzucił tu, bo nie miałem fulla przecież. To mój błąd, mogłem normalnie to tam użyć. Jeszcze jakieś itemki pozgarnąć, ale się zaraz tam wrócimy po prostu i tak to podniesiemy. Brimstone coś jak tak lata, to nie zadaje takich fajnych obrażeń, widzę. Zaprowadzany jakiś taki upośledzony. No patrz jak ten jeden lata, nie?
Jakby nie wiedział, na co ma się zdecydować. No, rzeczywiście nie zadaje jakichś ogromnych liczb. Dobra, stoimy tu. I się stąd nie ruszam. Nie slowuj mi tego, bo dostanę tym w łeb. Po prostu, no wiedziałem, że tak się to skończy. Wiedziałem, że dostanę przez to tym w łeb. Nie wolno. Za dużo razy już dostałem. Dwa razy dostałem już obrażenia, więc już mnie to boli. Zostaję tu. Nie ruszam się stąd. Schował się tam. Puścił swoje kuleczki i się schował. Dawaj! Trzeba stąd wyjść. Dopóki mam możliwość. Cześć, łap Brimstone'a. Przynajmniej te jego familiary pomniejsze dostają obrażenia przez to, że mam Brimstone naprowadzany. Nie? To mi się akurat nie podoba. Łapcie wszystkie. No! Ładnie wybite. Ale się to fajnie tam rozeszło na ścianie. Bardzo fajny efekt był. Ja tu zostaję. Stąd się nie ruszam. W ogóle. Nie ma bat. Schował się drań. A jego tirsy dalej lecą. Ale mamy go już. Tak naprawdę hasz się okazał żadnym wyzwaniem. Nie rób tak. Moment, w którym ty mi... Puszczasz te tirsy w ten sposób. To jest bardzo złym momentem. Proszę mi tak nie robić. No, zablokuje mnie zaraz. Łap to. No i dostałem łeb. Draniu ty jeden, nie wolno. Teraz cię załatwimy. Oczek to fajnie leci takim, takim łukiem cudownym, nie? Schodzi mi w dół od razu. Au! To był pożegnalny Brimstone na twarz. Dobra, coś tu dostałem? Nie. Teraz tak, wzięliśmy Polaroid. Tu się jeszcze wracamy. Otwórz. Otwórz. Bardzo śmieszne, że to wezmę. Co my tu mamy? Eternal Harta. Możemy sobie wziąć, nie bolimy to. Tu się zranimy. To za troll bombę, świetnie. To czerwone serduszko, co podniesiemy. Tutaj mamy cosik. Nie za duży cosik, dobra. Ta skrzynka się nie popsuje, mam nadzieję. Nie... O, popsuła się. Tarot jest. Ale to nie jest coś, co by mnie tak naprawdę ustawiało, więc... Co najwyżej mogę wziąć tego Solharta. Teraz przeroluj... Jemy, dobrze przerolowaliśmy. Spoczko. Puśćmy tego Brimstone'a może. Nie jest nam potrzebny go trzymać. Dalej śmieci, ale ja Solharta biorę. I mam jeszcze jedną bombę, więc liczę na coś lepszego. BFF, to jest dobra rzecz. To może być. Teraz tak, tu mieliśmy jeszcze... No właśnie. Dużo begarów, więc gramy na każdym. Słownie na każdym se pogramy. Dawaj, to sobie weźmiemy. Zwiększyło mi tirsa. A, nie stać mnie, żeby na was już grać. To idzie z dymem. Moment, w którym przestajesz być wypłacalny, idziesz z dymem. Dawaj, teraz ty. No. Przedmiot. Nie bomby, przedmiot. No ja widzę, że mi zwracasz moje bomby, ale słabo ci to idzie. Dobra, zwróciłeś mi obie. Masz. No. Te, no samobójca, no. Leżar mi bomby i zadowolony, dobra. Jeszcze dwa razy mogę na tobie zagrać. Razy? Nie, nie opłaca się na to. Na the chest by się opłacało na to wygrać, ale tutaj... No nie, po prostu no nie. Dobra, to lecimy na następne pięterko. Idziemy najpierw na the chest, po to mam tego Dice Sharda. A potem zobaczymy. Jak się trafi nam przejście na... Delirium, to pójdziemy na Delirium. Jak się nie trafi, no to figa, no cóż. Nic na to wtedy nie poradzimy, będziemy musieli zakończyć wtedy to cudowne podejście. Ale mamy jeszcze Mega Szatana, więc... W sumie po Mega Szatanie bym chciał się nam pojawić. W innym wypadku będzie po prostu Lipton. Szkoda, że też mamy takiego beznadziejnego speeda, bo mamy speeda tylko na poziomie 1.0, więc jesteśmy dość wolni.
Ale to trochę wygląda, jakbyśmy byli takim czołgiem. Idzie taki czołg, nie? Bój się go. Bo jak ci lutnie, to inoro. Dosłownie. A jeszcze. Oni jeszcze na BFF-ie są włączeni. To jest dopiero kozak. Brać go. Nie, to są obrażenia kosmos w tym momencie. Samych naszych familiarów. One już mają takie dipsy. Tędy to my chyba nie będziemy przechodzić, co? Mam 7 bomb, więc pójdziemy tutaj. Wyłączmy strzelanie, bo jak będę strzelał, to nigdy nie przedostanę. Nope. Teraz was falą. Pupu. Ty nie dało rady. Jeszcze raz. Tu mógłbym się pozbijać, ale w sumie to... Aha, dipsa mi zwiększy, więc tak jest spoko. Coś tam, coś... Tłuczę. Ale dobra. Czy to jest droga na walkę z bossem? Najprawdopodobniej... Tak. Już chciałem powiedzieć nie. Ale jednak. I teraz tak. Mamy dość pieniążków. Pieniążki mi są w sumie niepotrzebne. Mam daj szarda, mam ładunek. Powiedz, na co cię stać. Co? Czym ja dostałem obrażenia? Się tak nie bawię, ale dobra. Idziemy od razu na The Chest. Mamy 7 kluczy tylko. To jest małym problemem, ale nie będziemy narzekać jakoś specjalnie. Bez klątwy, dobrze. Nie? Nie. Ale beznadziejne pieniądze. Co tu jest? Beznadziejne przedmioty. Nie, nie, nie. Daj szat. Full map efekt to jest akurat spoko. Część przemiany w Conjoina. To jest beznadziejne. Dobra, to idziemy jeszcze pobiegać, posprawdzamy sobie. Mamy dobre dipsy, więc powinniśmy sobie tutaj na rajcie poradzić. Tylko jakbyśmy mieli troszkę większe obrażenia, no nie? Bo dipsy na poziomie 5 to one tutaj nie czyszczą tak łatwo, a widzę, że piętro by chciało, żebym ja je czyścił. Oj, chciałoby. No, wybijcie go. No nie no, nasze familiary to robią. My nie mamy takich obrażeń jak nasze familiary. Bomby... Kurde, jakbym się szybciej troszkę poruszał, to by było... O, hell no, jeden leży. Łap. Brano. Jakby to były te... druga wersja, ta mocniejsza, to bym miał problem, ale z zwykłym to sobie poradzimy. Nalajcie. Nie robisz tak. W sumie pozbawiłem się dużej ilości serduszek, a ja przecież... teraz tylko 3 serca. Trochę se przerąbałem w tym momencie, muszę przyznać. Jeszcze mi wyskoczy na twarz, no właśnie. Dobrze, że latarką mu się wciłem w oczy. Dobra, już mam 4 solarty, więc już jest lepiej. 5 punktów obrażeń możemy dostać na twarz. Żeby nie umrzeć. Blisko było, abym dostał. Kluczyk kolejny. Dobra, wejdziemy jeszcze tu. Żadnych skrzynek na razie nie dostaję, to jest smutne. Bierzcie ich, moje familiary. Bierzcie ich. Bułę na szybko. Skrzynka? No, nareszcie. Nie ma źle. Dobrze podniosło mi dipsa. Wow, wow, a no tak, wszedł efekt. Efekt wleciał i ich po kolei wybijał. To naprawdę fajnie zadziałało. Raz. Dwa. Ci! Leżą. One shop item for free. No ale ja nie mam takiej możliwości. Żeby mieć coś za free. To już nie te piętro. Dawaj mi te serce. Mi się bardziej przyda. Ty nie masz gwarancji stuprocentowej, że mi dasz. Łap. Troll bomby w tego? Tak. Chcę, bo tam na walce jest opcja, że będzie sypać mi troll bombami. Nie chciałbym przypadkowych obrażeń. Prawie mnie potrącił, bo... Dawaj go. Monetka, to mnie nie interesuje. Możemy wejść tam do Secret Roomu, więc sobie na pewno tam wejdziemy. A tu mamy co? Prawie dostałem obrażenie. Z was jest szansa, że chyba mogę dostać item. Albo nie. Nieważne, nieważne, nikt nic nie widział. Chyba mi się modyfikacja pomyliła. Dobra, bombę chcę. Ładunek sobie zachowajmy na w razie czego. Na mega szatana tak naprawdę sobie go zostawiamy.
skrzyneczka, a w niej... Jezu... Tylko to by było piękne, jakbyśmy mieli. Teraz te bouncing tearsy możliwe, żeby zadziałały z brimstone'em. Jak te dwa byśmy mieli przedmioty, to by naprawdę... śmiesznie mogło wtedy działać. Nope. Nope. Skrzynka? Nie. Dobra, ale idziemy tak jak mówiłem, no pierw na Blue Bebe. Po Blue Bebe będziemy mogli iść na Mega Sztana. O ile się nie zapomnę i nie wlezę przypadkiem w portal, czy tam skrzynkę, no nie? To już mi się zdarzało. Kolejny klucz, dziękuję. Tu jest secret room, to ja do niego też wchodzę. Tu jest to, że z tym moim modyfikacją to może być sklep. No ale nie zawsze. Dobra, wysać. Tu są dwa przedmioty dla mnie. To jest dobra książka, ale już mi się nie przyda. Opłacało się wejść, bo jeszcze przemiana w Bookworma nam wlazła, no to... Jeszcze dodatkowe tirsy możemy dostać, nie? Znaczy tirsy, dodatkowego lipsa. Ładunek niepotrzebny. Znaczy przyda się w sumie, bo idę jeszcze na walkę z Dubebę przecież, nie? A potem Mega Shuttle, więc no dobra. Zmieniam zdanie, lać go! Ale się fajnie, ale to się fajnie rozbija, no patrz jaki to ma fajny efekt, nie? Jak podejdziemy do niego tak na blisko, to się tak pięknie rozbija tam z tyłu, dobra, nie? Tutaj nie dostaliśmy przejścia, więc jest większa szansa, że dostaniemy właśnie po Mega Shuttle. Ja to liczę, że po Mega Shuttle będzie. Tu mamy jeszcze jeden pokój tylko do zaliczenia. 46 minut odcinek, kurde. Strasznie długo. At 0 HP, Alred Har... O, ratowanie życia, poziom ekspert. Mamy 4 kontenery, więc... Jakbyśmy zeszli na sam... Na 0 tak naprawdę. To w momencie, jakbyśmy mieli umrzeć, to nasze wszystkie czerwone kontenery zamienią się... Bone Hearty, więc to będzie taki... No, uratuj mi dupkę tak zwane, nie? Dobra, odpalamy efekt. Zmieciemy go na raz? To jest dobre pytanie. Dawaj. Łapy mu się przyczepiło. Gdzie z tymi pociskami? Hopie, gdzie z tymi pociskami? Rozkręcił się skubany na dzień dobry. Nie? Widzieliście? O nie, tak się nie bawimy. Łap. Naładować pocisk. Ja też tak umiem. Też mam takiego potężnego brimstone'a, hopie. Tylko mój działa lepiej, bo się jeszcze sam naprowadza. Co ty na to, cwaniaczku? Tu zostaniemy, to wszyscy zostaną, prawda? No właśnie. Nie no, naprawdę, dipsy to my mamy. Aniołek, zlecisz na raz? Tak. No to jesteś słabszy od zwykłych aniołków w Angel Roomie w takim wypadku. Rzeczywiście szybko spadło mu te HP. Z tamtymi to mieliśmy więcej problemów. Szybko chyba 2 albo 3 razy tak pchnąć. Łap, pocisk. Nope. Zmiotę cię tym. Zmiotę cię tym do końca już. Łap tego brimstone'a. I? Co się okaże teraz? Nie dostaliśmy przejścia. No nic, w takim wypadku wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji. No i widzimy się już na kolejnym odcinku, więc do zobaczenia wam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!